15 i 16 września pierwszy raz w historii zorganizowano Dni Załęża. Była to kontynuacja realizowanych na przestrzeni ostatnich 15 lat imprez i festynów integracyjnych w dzielnicy. Wydarzenie przygotowały wszystkie działające w tej dzielnicy organizacje, instytucje i Rada Jednostki Pomocniczej Katowice Załęże we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. Trzeci Tour de Załęże, czyli konkurs i kolorowy korowód pojazdów z byle czego, rozpoczął drugi dzień Święta Dzielnicy. Idea zrodziła się rzeczywiście w roku 2010, kiedy Tour de Pologne wróciło do Katowic. I pomyślałam, że fajnie byłoby zrobić w tej naszej dzielnicy, w Załężu, coś, co będzie namiastką tego Tour de Pologne, ale taką namiastką, która będzie frajdą, a nie tylko rywalizacją sportową, bo oczywiście w tym głównym konkursie mamy profesjonalistów, mamy sportowców, mamy świetny sprzęt. Tutaj w Załężu, no wiadomo, że mieszkańcy nie mogą sobie na takie sprzęty pozwolić, a potem nie o to nam chodziło. Chcieliśmy, żeby to była zabawa. Więc dodaliśmy ten drugi człon przejazd na byle czym, bo to z kolei trochę kojarzone z imprezą Red Bulla, gdzie są zjazdy na byle czym. No i tak powstała ta koncepcja wyścigu w tym roku konkursu śmiesznych pojazdów kołowych, niemechanicznych, żeby szanse były równe, ale też z przebraniem. Wspaniała inicjatywa, kolejny raz uśmiechnięte buzie rodzin, dzieci. Widzieliśmy wspaniałe prace, duch rywalizacji nagrodzony wspaniałymi nagrodami, także wiele, wiele celów merytorycznych tutaj udało się osiągnąć, bo i gra rodzinna, przygotowanie rodzinne, ale również nagrody. Przebrałem się za lodówkę. Prace nad moim stronem nie trwały zbyt długo. Czemu Mikołaj? No tak, pomysł z głowy przyszedł. Najpierw miałem się przebrać za coś innego, za choinkę, ale stwierdziłem, że się przebiorę za Mikołaja. To, co chcemy docenić, to jest pomysłowość, kreatywność, poczucie humoru, dystans do siebie. Też trochę chcemy kawałka kolorowego świata tu wprowadzić. Imprezę zwieńczył występ Gwiazdy Wieczoru Marcina Wyrostka. Specjalny projekt, dużo nostalgicznych utworów, które będą pasowały też do wnętrza, w którym będziemy się znajdowali. Jest z nami też biskup Antoni Długosz z Częstochowy, więc będą bardzo zaskakujące utwory. Jest to rozśpiewany katecheta, wspaniały człowiek i razem możemy na scenie troszeczkę poszaleć. Z powodu niepogody odwołano festyn rodzinny i inne plenerowe atrakcje.